polityki polskiej. Baryton, solista Teatru Wielkiego w Łodzi, solista polskiej opery kameralnej, który przez laty, a dokładnie w roku 1999, będąc dyrektorem Teatru Wielkiego w Łodzi, poprosiłem ówczesnego dyrektora telewizji Polonia, pana Leszka Siódę, abyśmy mogli z Teatru Wielkiego z Łodzi przeprowadzić bezpośrednią transmisję z opery Straszny Dwór. Udało się nam to zrealizować i nasz teatr, właściwie to piękne dzieło Straszny Dwór, mogło obejrzeć na całym świecie 15 milionów telewizorów dzięki telewizji Polonia. Dzisiaj dla Państwa zaśpiewam ten sam miecznik, który śpiewał przed laty przedstawienie historyczne, już telewizyjne. Zaśpiewam dla Państwa mój serdeczny przyjaciel, wspaniały artysta Andrzej Niemielowicz. Proszę bardzo. Yeah.
wolnej Polsce Stanisław Niewiadomski, a słowa do tej pięknej patriotycznej pieśni napisał Kornel Makuszyński, ten sam, który napisał Szatana z Siódmej Klasy czy Koziołka Matołka, ale zdarzyło się Kornelowi Makuszyńskiemu napisać piękne słowa. Andrzej Niemierowicz w pierwszym programie Polskiego Radia dzisiaj przed południem śpiewał tę pieśń sam. Dzisiaj dla Państwa zaśpiewają w duecie, a śpiewać będą dla Państwa Małgorzata Kulińska i Andrzej Niemierowicz. Warszawę już nam pilno zobaczyć to
nasze Wilno. A propos Wilna i a propos Bernarda Ładysza, ja muszę o tym Państwu powiedzieć, bo to wiem od mistrza. Otóż Bernard Ładysz w roku 1965 roku został zaproszony do ambasady Związku Radzieckiego, aby śpiewać piękne romanse. Bernard Ładysz śpiewał te piękne romanse, to tak pięknie śpiewał, że wzruszył się radziecki generał, wszedł na scenę i mówi: Ben, ja tobie dam wszystko, wszystko co ty chcesz, czy tak pięknie śpiewasz, dam ci, oddam ci wszystko co chcesz. Willą oddaj. Gdy zwiedził Warszawę już na Wilno, zobaczyć kochane nasze Wilno, zobaczyć kochane nasze Wilno. Przyszliśmy napoić nasze konie, przyszliśmy napoić nasze konie. Za nami piechoty pełne błonie, za nami piechoty pełne błonie.
ludzka nuta, regiony to straceńców los, regiony to żołnierska buta, regiony to ofiarny stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos, na stos. Ile cierpienia, ile Andrzej